No tak, wreszcie skończyliście kurs na prawo jazdy. Zdaliście egzamin i jesteście gotowi wypuścić się w nieznane swoim własnym samochodem. Każdy kierowca doskonale pamięta to uczucie podekscytowania wywołane pierwszą samodzielną jazdą. W końcu bez niczyjej pomocy można ruszać w drogę. Odsuwając emocje na bok, prowadzenie auta wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Młodzi kierowcy z reguły ignorują ten fakt, ale umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach często okazuje się kluczowa, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. Na pewno zastanawiacie się, co właściwie mam na myśli, ale pozwólcie, że zaczniemy od samego początku. Na wstępie długo wyczekiwanego kursu prawa jazdy trzeba dobrze zapoznać się z przepisami drogowymi, co rzeczywiście może być trochę zniechęcające. Ale potem, niejako, w nagrodę zaczyna się prawdziwa zabawa. Co to dokładnie znaczy? Wsiadacie do samochodu i ćwiczycie manewry na parkingu. Jeśli idzie wam wystarczająco dobrze, możecie ruszać w miasto. A kiedy opanujecie sztukę prowadzenia jeszcze lepiej, instruktor zabierze was na drogę ekspresową. Ale spokojnie, bez szaleństw. Przecież każdy uczy się we własnym tempie. Początkujący kierowcy z niewielkim doświadczeniem często myślą, że w zasadzie wiedzą już wszystko na temat jazdy samochodem. Ale jednocześnie gdzieś z tyłu głowy słyszą strofujący głos: czy z taką wiedzą naprawdę mogę nazywać się odpowiedzialnym kierowcą? Ten nie dający spokoju głos rozsądku oczywiście przypomina wam o konieczności zdobycia doświadczenia. Poczujecie się pewnie za kółkiem dopiero kiedy nabierzecie wprawy. Umiejętność zachowania się na drodze w pewnych sytuacjach nie bierze się przecież znikąd. Ale bez obaw, mam dla was kilka świetnych porad, które pomogą wam przygotować się do jazdy nawet w bardzo trudnych okolicznościach. Numer 1. Złe warunki atmosferyczne. Padający deszcz, gęsta mgła, lód czy burza – to kilka przykładów niekorzystnych warunków pogodowych, znacząco wpływających nie tylko na sposób prowadzenia pojazdu, ale również na jego reakcję. Niestety nie da się jeździć tylko wtedy, gdy jest ładna pogoda i świeci słońce. Kierowca szlifuje swoje umiejętności prowadząc w rozmaitych sytuacjach. Dlatego nie obawiajcie się jazdy w złą pogodę, zachowajcie jednak szczególną ostrożność. Kiedy latem pada deszcz, włączcie światła mijania zamiast świateł dziennych. Dzięki temu będziecie bardziej widoczni dla nadjeżdżających pojazdów, a sami także szybciej dostrzeżecie innych. Przepisy mówią, że od świtu do zmierzchu przy dobrej pogodzie zamiast świateł mijania można używać tych do jazdy dziennej. Gdy prowadzicie w ulewnym deszczu, przede wszystkim zdejmijcie nogę z gazu. Jak już wspomniałem wcześniej, w takich warunkach widoczność jest mocno ograniczona, a ponadto pojawia się ryzyko wystąpienia akwaplanacji. Większość pojazdów wykorzystuje tarcie między oponami a powierzchnią drogi w celu zmiany kierunku i prędkości. Niewielkie rowki, które widzicie na powierzchni opony samochodu, służą do odprowadzenia nadmiaru wody z nawierzchni. Dzięki temu ogumienie nadal ma wystarczającą przyczepność, by można było kontynuować jazdę w deszczową pogodę. Jednak podczas obfitych opadów opony nie radzą sobie ze zbyt dużą ilością wody. Powstaje tak silny napór na część ogumienia, które styka się z asfaltem, że przednie koła tracą przyczepność. Opona ślizga się po powierzchni drogi, prawie jej nie dotykając. A jeśli dzieje się tak ze wszystkimi kołami z powodu licznych kałuż na drodze, kierowca przestaje panować nad autem. I niestety, może się to źle skończyć. Przy niskich prędkościach opony mają więcej czasu na pozbycie się wody i odzyskanie przyczepności, dlatego ryzyko wypadku zostaje znacząco zminimalizowane. W takich sytuacjach nie ma czasu na panikę. Konieczne jest szybkie działanie. Najpierw zdejmijcie nogę z gazu, ale nie naciskajcie od razu na hamulec. Nie chcecie przecież wpaść w niekontrolowany poślizg. Chwyćcie więc mocno kierownicę i trzymajcie ją prosto. Po kilku sekundach powinniście być w stanie z powrotem zapanować nad samochodem. Takie zdarzenia mogą trochę przerażać świeżo upieczonych kierowców, dlatego początkujący często chcą zdobyć doświadczenie prowadzenia w złych warunkach pogodowych i chętnie zapisują się na kurs bezpiecznej jazdy. Tego typu szkolenia cieszą się coraz większą popularnością w naszym kraju. Umożliwiają chociażby jazdę na śliskiej nawierzchni czy naukę wychodzenia z poślizgu. To naprawdę wartościowa nauka. Ale to wcale nie oznacza, że kiedy jest ładnie i słonecznie, jazda zawsze idzie jak z płotka. Słońce również bywa przyczyną wypadków. Powiedzmy, że zjeżdżacie ze wzgórza, a słońce świeci wam prosto w oczy. Ten blask jest oślepiający i niekiedy prowadzi do utraty kontroli nad samochodem. A kiedy nie widzicie drogi, możecie wjechać na jakąś przeszkodę lub przeoczyć jadący w waszym kierunku samochód. Skutki często są tragiczne. Dlatego, gdy zachodzi potrzeba, warto zakładać okulary i jeździć z osłoną przeciwsłoneczną.
To jednak nie wystarczy. Przy takich warunkach powinniście poruszać się wolniej, by dać sobie wystarczająco dużo czasu na reakcję w przypadku zagrożenia. Musicie także pamiętać, że światło słoneczne może na jakiś czas zaburzyć ostrość widzenia. Jeśli tak się stanie, zjedźcie na pobocze i poczekajcie, aż znowu zaczniecie widzieć wyraźnie. Trudności podczas prowadzenia pojazdu mogą być także spowodowane mgłą. Często występuje ona jesienią i unosi się nad drogami o poranku w formie białych obłoków. W takiej sytuacji pamiętajcie o światłach i zachowajcie ostrożność. Ponadto nie podjeżdżajcie zbyt blisko samochodu poruszającego się przed wami. Kiedy kierowca z przodu nagle zahamuje, to nawet przy powolnej jeździe możecie nie mieć czasu na należytą reakcję właśnie ze względu na kiepską widoczność. Numer 2. Jazda nocą. Po zmierzeniu się z kiepską pogodą warto poruszyć kwestię środków ostrożności stosowanych podczas jazdy nocą. Przede wszystkim, nawet jeśli czujecie się pewnie za kierownicą, spróbujcie przejechać się kilka razy samochodem w nocy. Z pewnością zauważycie, że przestrzeń wokół was, a w szczególności drogi, wyglądają wtedy zupełnie inaczej i łatwo stracić orientację w terenie. Jedna z rzeczy, o których trzeba pamiętać, to zmiana świateł na krótkie podczas mijania samochodu. Długie światła niestety skutecznie oślepiają kierowcę jadącego z naprzeciwka, przez co może on nieumyślnie wylądować w rowie. Jeśli znajdujecie się za samochodem i macie włączone światła drogowe, także zmieńcie je na światła mijania, ponieważ odbijają się w lusterku wstecznym kierowcy jadącego z przodu. Pewnie to dla was oczywiste, ale wieczorem zawsze jeździcie odrobinę wolniej, niż pozwalają na to przepisy. Jeśli nie będziecie przestrzegać ograniczenia prędkości, zwłaszcza nocą, droga hamowania waszego auta będzie dłuższa. Czasami na ulicy mogą znajdować się piesi lub zwierzęta, o czym niestety nieodpowiedzialni kierowcy dowiadują się, kiedy jest już za późno. Tak więc, aby nie narażać siebie i innych, zawsze zachowujcie szczególną ostrożność. Numer 3. Zjechanie z drogi. Wiemy już, w jakich sytuacjach powinniście być wyjątkowo czujni, a teraz sprawdźmy, co należy zrobić, gdy samochód w niekontrolowany sposób zjedzie z trasy. Może się to zdarzyć każdemu, ale na szczęście w niektórych przypadkach samochody okazują się dla nas bardzo wyrozumiałe, a zjechanie z drogi jest tego przykładem. Przede wszystkim nie panikujcie. Jeśli przytrafi wam się taka sytuacja, w pierwszej kolejności musicie zdjąć nogę z gazu i skierować samochód w stronę chodnika. Pamiętajcie, żeby unikać szarpania kierownicą, to bardzo ważne. Przez takie ruchy możecie stracić kontrolę nad autem, które właśnie złapało przyczepność na chodniku. Spokojnie i pewnie wyprowadźcie samochód z powrotem na ulicę. Numer 4. Jazda po mieście. Miasto może być jednym z najtrudniejszych środowisk do jazdy, w jakim przyjdzie wam się poruszać. Nie dlatego, że nie da się zapanować nad samochodem, ale dlatego, że ciężko przewidzieć i zapanować nad innymi pojazdami. Poza tym, dla wielu jest to niesamowicie stresujące przeżycie. Kiedy jeździcie po mieście, bądźcie bardzo skoncentrowani i nie rozpraszajcie się pod żadnym pozorem. Musicie także uważać na pieszych, ponieważ czasami pojawiają się dosłownie znikąd. Przemierzając miasto, oswajajcie się z ruchem drogowym, sygnalizacją świetlną, skrzyżowaniami i ulicami jednokierunkowymi. A gdy będziecie często poruszać się w takich warunkach, poznacie swoje prawdziwe umiejętności i predyspozycje. Numer 5. Trasy szybkiego ruchu. Skoro mamy już opanowaną jazdę w mieście, przejdźmy do autostrad i ekspresówek. Użytkownik takich dróg ma o wiele trudniejsze zadanie, niż mogłoby się wydawać. Jazda po autostradzie bywa bardzo wymagająca. Przede wszystkim trzeba opanować trzy manewry. Włączanie się do ruchu, zmienianie pasa oraz zjeżdżanie z autostrady. Zmieniając pasy, sprawdzajcie lusterka, żeby szybko wychwycić pędzące za wami samochody i motocykle. Powinniście także wyrobić w sobie nawyk patrzenia przez ramię. Ta czynność pozwoli wam upewnić się, że w martwym punkcie nie znajduje się inny pojazd. Dajcie znać o swoich zamiarach kierunkowskazem i powoli włączcie się do ruchu jak prawdziwi mistrzowie. Teraz wasza kolej. Jakich rad jako doświadczeni kierowcy udzielilibyście młodszym kolegom i koleżankom? Opowiedzcie nam o tym w komentarzach. Jeśli dowiedzieliście się dzisiaj czegoś nowego, zostawcie łapkę w górę i udostępnijcie ten filmik znajomym. Hej, jeszcze nie odpalajcie samochodu. Mamy setki świetnych filmików, które mogą wam się spodobać. Musicie tylko wybrać jeden z proponowanych, kliknąć i obejrzeć. Pozostańcie po jasnej stronie życia.